Witam Was serdecznie, 18 maja 2024 roku, za moimi plecami Decathlon w Poznaniu. Za chwilkę pójdziemy sprawdzić, jak wygląda aktualna oferta sklepu. Dobra, wchodzimy na dział fitnessowy i tak, Run 100 bieżnia. Tutaj mamy tą małą, fajną, płaską bieżnię. I teraz tak, Run 100 kosztuje 2499, tą też testowałem. Kosztuje 2499 i z ciekawostek jest Zipro Pacto dostępna w Decathlonie, żeby sobie obejrzeć przed zakupem. Run 500 399. T900D Intense Run. Ile kosztuje Intense Run? 5000. No, fajne bieżnie. Kolega ma, jest mega zadowolony. To jest w ogóle bieżnia W900 dla bardzo ciężkich osób. Kosztuje 4000. Muszę sobie poszukać jakichś parametrów, ale wiem, że ona jest naprawdę na dużych, ciężkich osobników. Może znajdziemy do 10 km na godzinę. Muszę wagę sobie znaleźć. W internecie poszukam maksymalnej wagi użytkownika. Jeżeli chodzi o Orbit Reki, to mamy teraz ER700 to był. Domios. Challenge się teraz nazywa. Kosztuje 4 koła i to jest coś takiego. To jest chyba Orbit Rek składany. Kiedyś mi się wydaje, że on nazywał się ER700. Tutaj mamy 540, tak. To jest 540, taka pokazowa. Zakładam, że jest podłączona standardowo pod Kinomapa, żeby sobie przetestować aplikację. I teraz zobaczcie, jaka ładna jest biała EL500. 540. Ślicznie wygląda. Tutaj mamy EL520. Kosztuje 2199. Dobrze ja mówię? EL520 to nie jest 520, to jest 500. 500 kosztuje 1699, a ile kosztuje EL 540? Nie ma ceny. Trzeba poszukać w internecie, ile obecnie kosztuje. EL120 1299. Ciach. EL100, taki podstawowy Orbit Rek, najmniejszy z ich oferty, 899. I zobaczcie nowość. Takie drewniane ergometry wioślarskie. To nawet ten to nie jest wodny, jakiś inny, chociaż nazywa się, dobra, zobaczymy, to jest wodny. Ile kosztują te wodne? Czy z tej ciekawości bym się też dowiedział? Bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli nie znajdę ceny, to wrzucę gdzieś ją w opisie, bo na razie tych cen nie widzę. Zobaczcie, jest puste miejsce. Proform, mamy też bieżnię Proforma, bezcenną, dobra, jest coś z ekspozycji, brak okresu chyba na zwrot. Także jeszcze mamy Proforma, ale z takich ciekawostek to powiem Wam, że te drewniane, wodne ergometry mnie bardzo zaciekawiły. Jak obejdę sobie jeszcze rowerki, to wskoczę i sprawdzę, jak w ogóle się na tym trenuje. Dobra, i teraz tak, z rowerów, które mnie interesują, EL520 z urwanym pedałem. Dziwię się, że takie rowery są w ogóle tu wystawione. O, i z tego, to zobaczymy, 6000, coś w stylu Taxa Neobike'a. Domios wprowadził Challenge Bike. Też na niego postaram się wejść i sprawdzić.
No i co, jeszcze z ciekawostek, możemy sobie od niedawna, wydaje mi się, bo z pół roku nie byłem w Decathlonie, przetestować rowery też Zipro. Tutaj mamy model Beat. 700 zł. Dobra. Już nie będę za dużo gadał, bo tutaj się kręci dość sporo ludzi, ale mamy jeszcze no, taką ekspozycję rowerów. Jest ich naprawdę sporo, a te, które mnie najbardziej interesują, no to jest EL520, która kosztuje 1499 i tutaj już jest ładny, sprawny, chociaż ma pourywane strzemiona. EL900 kosztuje 1999 zł. Też rower, który mnie interesuje. Wow, Nordic Track, zobaczcie, jaki ma panel. Szkoda, że to nie jest podłączone. I też bezcenny, nie ma na niego ceny. Będziemy szukać w internecie i wstawiać. Poziomy rowerek 1699. No i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o sprzęt na tą chwilę dostępny w Decathlonie. Oferta, powiem wam szczerze, dość szeroka. Dobra, słuchajcie, jestem na tym drewnianym i wydaje mi się, że tutaj jest jakiś opór magnetyczny. Muszę sobie poszukać więcej informacji. Zwróćcie uwagę, jaki tutaj jest kozacki wyświetlacz. Jak w jakimś luksusowym samochodzie. To wydaje mi się, że to jest regulacja oporu. Zaraz sprawdzimy. Tak, wydaje mi się, że jest ciężej teraz. O, zdecydowanie jest teraz ciężej, ustawiony na maksimum. Także tutaj musimy mieć jakiś system magnetyczny. Ja za chwilkę odsunę aparat i zobaczycie, jak na nim wyglądam. Zauważyłem, że podczas jakby pociągania za rączkę, o, ten element cały delikatnie podskakuje do góry, także możliwe, że to jest tylko kwestia odpowiedniego wypoziomowania. Dobra, słuchajcie, chciałem ogólnie przetestować jeszcze ten, ale okazało się, że jest popsuty. Podobno był już raz naprawiany. Dzieci na ekspozycji niestety te maszyny niszczą. Jeżeli chodzi o ceny, ten 4,5, a ten 4,999. Ogólnie powiem wam, że bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że w Warszawie będzie wystawiony i w wolnej chwili podjadę i sobie tam go po prostu przetestuję. Wróciłem jeszcze do Challenge Bike'a, tak? Czyli mamy to tak, półeczkę tutaj na telefon, tablet. Bardzo mały wyświetlacz. Kierownica, jest tutaj regulacja oporu. I teraz tak, to co mnie najbardziej interesuje, to jakość tych plastików, bo czytałem i oglądałem gdzieś tam na zagranicznych kanałach, że te plastiki są takie dość tandetne. No i rzeczywiście, jak za rower, który kosztuje 6000, no to te plastiki wyglądają naprawdę jak w najtańszym rowerze treningowym. Pedały, no pedały są takie, bym powiedział, ze średniej półki. Tutaj jest chyba jakaś też regulacja. No, chciałem przetestować sobie bardzo ten rower, ale nie ma możliwości. Myślałem, że on ma też generator, nie jest w ogóle podłączony do prądu. I to, co zauważyłem, ja na niego wsiadłem, to buja się dość mocno na boki. Zobaczcie. Nie wiem, czy to też jest kwestia złego skręcenia wypoziomowania, ale troszeczkę się buja na boki. Ogólnie powiem wam szczerze, że wizualnie tyłka nie urywa. Myślałem, że będzie to dużo lepiej wykonane. Słuchajcie, ja już swoje kupiłem, załatwiłem. Bardzo się cieszę, że Decathlon ogólnie poszerza ofertę sprzętu fitness i na przykład, no nie wiem, taka głupota, ale to, że możecie sobie przyjechać i przetestować na miejscu bieżnię Zipro Pacto. Zawiedziony jestem troszeczkę tym domiosem Challenge Bike'iem. Czym jeszcze jestem zawiedziony? No i chyba tyle, to mnie najbardziej zawiodło. No i ten wodny ergometr wioślarski, bo bardzo byłem jego ciekawy. W ogóle nie wiedziałem, że on tam będzie.
a chciałem mocno go przetestować. Tyle. Zachęcam oczywiście do tego, żebyście przed kupnem przyjechali sobie do jakiegokolwiek Decathlonu i przetestowali sprzęt przed ewentualnym właśnie zakupem, bo możliwe, że taki sprzęt Wam się spodoba, możliwe, że Wam się nie spodoba, a tutaj będziecie mieli po prostu czarno na białym, będzie można sobie porównać kilka maszyn, które ewentualnie Was interesują. No i przede wszystkim zerknąć na gabaryty tych sprzętów, tak? Bo bardzo często kupujecie sprzęt, on się okazuje, kurczę, mega wielki, a macie małe pomieszczenie i później piszecie, że kupiliście, okazała się ta maszyna za duża. Tutaj głównie chodzi o to, że ja Wam powiem tutaj z perspektywy wypożyczalni, tak? Mojej, klient sobie wypożycza coś naprawdę dużego, wielką bieżnię, ma małe pomieszczenie i okazuje się później, że nie ma tego gdzie wstawić. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.